Po co jest msza święta? To pytanie papież podjął w niedzielnym rozważaniu na Anioł Pański. Ktoś powie, chodzę do kościoła, kiedy mam na to ochotę i lepiej modlę się w samotności. Ale Eucharystia, tłumaczył Franciszek, nie jest modlitwą prywatną czy pięknym doświadczeniem duchowym. Nie jest też zwykłym wspomnieniem tego, co Jezus uczynił podczas ostatniej wieczerzy. Eucharystia jest upamiętnieniem, czyli gestem, który aktualizuje oraz uobecnia wydarzenie śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Chleb jest naprawdę Jego ciałem ofiarowanym za nas. Wino jest rzeczywiście Jego krwią przelaną za nas, podkreślił papież. Ten, kto przystępuje do komunii, kto spożywa Jezusa, staje się takim jak On. Oczywiście konieczne jest nasze tak. Nasza zgoda w wierze. Eucaristia è Gesù stesso che si dona interamente a noi. Eucharystia to sam Jezus, który daje się nam całkowicie. Karmienie się Nim i trwanie w Nim przez komunię eucharystyczną, jeśli czynimy to z wiarą, trasforma la nostra vita. Przemienia nasze życie. La trasforma in un dono a Dio. W dar dla Boga i dla innych. Karmienie się tym chlebem życia oznacza zjednoczenie z sercem Chrystusa, przyswojenie sobie Jego wyborów, Jego myśli, Jego zachowań. Oznacza wejście w dynamikę ofiarnej miłości i stawanie się ludźmi pokoju, przebaczenia, pojednania, solidarnego dzielenia się z innymi.